Makarkę jasno. Makarkę to ich przysmaki, one uwielbiają makarkę. Za makarkę wiele zrobią. Ale wydajcie na przykład, tak? Tak, mogą iść prawa? Tak, oczywiście. Właśnie miałam wam opowiadać, że najbardziej jedną prawę. Na co dzień wakacje, prawda, w lecie prawa jak najbardziej. I wydają też prawa, to jest druga po makarce. Ale oprócz tego jeszcze jedzą siano i też mam swoją kaszę bakłanową treściwą, którą właśnie dostają i jedzą. A jeszcze z przysmaków to jeszcze jedzą buraki i jabłka. Czyli się zobaczymy. Tak? To może my się przywitamy. Zapraszam po kolei. A, jeszcze może zanim zaczniemy. Czy uczestniczyliście może kiedyś w zajęciach, gdzie są zwierzątka? Na przykład pies, kiedy gdzieś jakaś wizyta. Jak wiecie, tak, na każdych zajęciach są zasady, prawda? I u mnie tak samo na zajęciach są zasady. To są żywe stworzonka. One są jak najbardziej wyszkolone, ale nie trzeba zapominać, że są tylko zwierzątka. I moi drodzy, zasad jest trzy. Po pierwsze, podchodzimy pojedynczo lub w niewielkich grupkach do nich. Po drugie, głaszczemy to po szyi, po górce nie mówią tego. I nigdy nie podchodzimy do zwierząt od tyłu, tak jak do koni, ponieważ one nie wszystko widzą i nie wiedzą, co się dzieje. I po prostu, kiedy ktoś nagle ich dotknie z tyłu, mogą poczuć. Dokładnie, po prostu nie wiedzą, co się z tyłu dzieje, się mogą przestraszyć. Okej, to tyle z takich informacji. I Katarzyna, to zapraszam. Pierwszy, tak? Będziesz? Okej. To trzeba przejść. Suzana? Suzana? Jeszcze raz. Ogłaszczymy Katarzyna? Podejdziesz? Trochę wiecie, tylko będą większą psa, więc tutaj. Fajnie by było tak do miasta wyjść na smyczy. Zaprezentować. Tak. Fajnie. Proszę. Wszyscy z psami, ja z takim kurczem pan. Jest, nie, no, nie powiem. Alpaki? Tak, tak. Poproszę. Możesz raz Suzanie na. Ona też się napsuduje.